Witam. Jestem dzisiaj we Wrocławiu. Wczoraj był TEDx w USB. Jest tutaj ze mną dzisiaj Rafael Badziak, osoba, myślę, że wielu z Wam znana, choćby z tego względu, że śmiechem, żartem, nie wiadomo kiedy, ale zebrał ponad 1 000 000 odsłon swojego filmu na YouTubie. Też zresztą z TEDxu, ale z TEDxu łódzkiego, stając się drugim polskim TEDxowiczem po Jacku Walkiewiczu, znanym Wam z TEDxu w USB z 2012 roku. Bardzo serdecznie witam Cię. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Słyszałem, że stworzyłeś słowo w języku polskim, jakiś neologizm. Co to jest za słowo? To jest słowo zławiel. Zławiel? Zławiel. Chciałem jeszcze powiedzieć, że oprócz tego, że tak sobie któregoś dnia wymyśliłem to słowo, nie jestem jedyną osobą, która tego słowa używa. To... Czyli wprowadziłeś jakby do języka polskiego w pewnym biznesowym świadku tak słowo zławiel. Co oznacza to słowo? Zławiel to znaczy zławielozadaniowość. To jest taka zbitka dwóch słów, czyli taka sytuacja, w której robimy tak dużo, że to wszystko się nam zaczyna rozjeżdżać. Czyli tak jak żongler, który ma w powietrzu za dużo piłeczek, jedna piłeczka żongluje, dwie piłeczki, żongluje, trzy, żongluje, cztery, daj radę, pięć, daj radę, ale siódma piłeczka i wszystko mi się rozwala. To jest zławiel, tak w największym skrócie. Więc to jest taka tematyka, którą czyli ja się zajmuję. To jest twój konik i powiedzmy jesteś ekspertem w tej dziedzinie. Ja jestem wybitnym praktykiem w zakresie złej wielozadaniowości i dlatego tym się zająłem, bo to jest coś, co mnie strasznie dotyka. Ale to praktykujesz to w życiu codziennym? To znaczy, ja to praktykuję, ale ja chcę przestać praktykować. To jest problem, który ja mam, więc troszeczkę na takiej zasadzie lekarzu ulecz się sam. Zająłem się tematem, który mnie strasznie boli i dotyka. Dlatego mogę powiedzieć, że jestem autorytetem, bo to jest problem, który ja mam i troszeczkę się tym zajmuję na takiej zasadzie rozwiązywania tego problemu innych, rozwiązując go u siebie. I więc wiem, jak to wygląda od wewnątrz, zarówno od strony osobistej, jak i od strony organizacji, czy firm, czy działów, czy jakichś procesów. A ma to jakiś związek z teorią ograniczeń, która też jest jakby twoim konikiem? Tak. No to jest jedno z podstawowych elementów teorii ograniczeń jest to skupienie uwagi. I kiedy dziennikarz poprosił doktora Goldratta o to, czy on mógłby wyjaśnić, o co chodzi w teorii ograniczeń w jednym zdaniu, doktor Goldratt powiedział, to ja ci to wyjaśnię jednym słowem. Ja ci to wyjaśnię stojąc na jednej nodze. Tak jak jest takie żydowskie powiedzenie, wyjaśnij mi, na czym polega Talmud stojąc na jednej nodze. No i doktor Goldratt stanął na jednej nodze i powiedział, o fokus, czyli skupienie uwagi. A zławiel jest przeciwieństwem skupienia uwagi. I teraz ja mam do ciebie pytanie. Nie wiem, czy państwo wiedzą, być może są wśród was tacy, co jeszcze nie wiedzą. Rafael jest znany jako łowca miliarderów. Znaczy nie to, że tam biega z dzidą i ich tam, nie wiem, poluje na nich, jakby tam głowy nabija, ale jest łowcą w pozytywnym sensie, czyli wyszukuje, tak jak przed nim Napoleon Hill, tak jak być może znany wam Tom Ferris, wyszukuje osoby, które coś osiągnęły, miliarderów, nie milionerów. Jak to mówisz, Rafael, milionerem to może być... No, każdy przeciętny przedsiębiorca jest milionerem. Ja jestem milionerem, ty prawdopodobnie też jesteś milionerem. To nie jest nic wielkiego w biznesie, tak? No właśnie, jeszcze chodzi o miliarderów dolarowych. To jeszcze sprecyzujmy. Tak, no w Polsce trzy osoby są dolarowymi miliarderami, tak żeby wiedzieć, jaka to skala, o jakich ludziach mówimy. Dokładnie. Trzy najbogatsze osoby w Polsce. Więc to jest z kolei, Rafael, twoja pasja. Chciałem cię spytać też dwa słowa, jak ty się wkręciłeś w ten temat, bo to jest moja historia. To jest mój ból, mój problem, który ja sam chcę rozwiązać i oferuję to innym, lepiej lub gorzej. A jak ty trafiłeś do tego tematu? Zostałeś miliarderem i to nie ma sensu. Jest mnóstwo czynników było, ale może powiem taką historię, że byłem na takim szkoleniu kiedyś. To chyba się nazywało Millionaire's Mind Intensive Harvey Keitela. No i tam ludzie, nie wiem, byli podekscytowani, uderzali sobie piątki, krzyczeli you've got a millionaire mind, czyli masz umysł milionera i tak dalej. Ja byłem jednym z nich, tam było może, nie wiem, 2000 ludzi i w pewnym momencie dziwnie się czułem z tym. Nie dlatego, że amerykańskie taka euforia i tak dalej, ja z tym nie mam problemu, ale zasadniczo, żeby, że you've got a millionaire
Millionaire Mind, bo sobie się, dlaczego się dziwnie czułem, no bo ja już byłem wtedy milionerem, stworzyłem niedzielną firmę, więc to nie było wielki deal dla mnie. Dlaczego powiedz mi coś, czego nie wiem. Powiedz mi coś, czego nie wiem i dlaczego oni mi przedstawiają tu milionerów jako przykład, skoro to są ludzie na moim poziomie, tak? Czy z tego ja, jeśli kogoś muszę się uczyć, to ja wolałbym mieć Billionaire Mind, czyli umysł miliardera. Duży krok dalej, czyli o 3 rzędy wielkości wyżej. Tak? No i wtedy to było jeden z takich jakby aspektów, gdzie zakiełkowało, ja powinienem się uczyć od miliarderów. I po prostu zacząłem wyszukiwać, docierać, przekonywać do swojej książki, żeby po prostu zbadać, co sprawiło, że takie sukcesy osiągają, co w ich osobowości. No właśnie, i teraz w naszej rozmowie chciałbym, żebyśmy połączyli twój wątek i mój wątek, bo mnie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, mnie strasznie interesuje miliarder a zławiel, czyli czy to są osoby, które działając i na płaszczyźnie osobistej, i na płaszczyźnie zawodowej raczej skupiają się i zawężają swoją aktywność, czy raczej idą bardzo szeroko i nie wkładają, przepraszam tutaj za określenie, wszystkich jajek do jednego słoika? To jest jakieś kreatywne określenie. Po polsku się mówi, że koszyka. A słoik jest kreatywny, powiedziałem? Tak? Nie. Że do jednego słoika mówię. A jak ja powiedziałem? No do słoika. Chodziło do koszyka, ale okay. Słoik to już jest bardziej nie pogadne. Niektórzy mogą do słoika. Do koszyka. Bo to jak wiesz, masz gotowane, to wtedy możesz do słoika. Zostawmy to. No w każdym razie... Innymi słowy, czy raczej się skupiają w życiu osobistym, zawodowym? Tak. Pamiętam, że rozmawialiśmy wcześniej o wstawaniu rano też. Tak. Czyli osobiście i w biznesie. Tak, po pierwsze skupiają się głównie na życiu biznesowym. W pozorom właśnie miliarderzy mają bardzo proste, nieskomplikowane życie osobiste. To znaczy? No, kogoś poznali, jakoś tam... Czyli jednozadaniowość. I tego jednozadaniowość. No chyba, że się z tym bardzo nie obnoszą, ale myślę, że znam miliarderów na tyle. To jest standard, oczywiście są wyjątki i tak dalej, ale tak jak mówię, zwykle właśnie skupiają się głównie na biznesie, co im daje oczywiście o wiele większą siłę przebicia w tym, bo to na czym się skupiasz, no to wtedy... To dostajesz i to wtedy działa, czy to, to rośnie, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą zauważyłem, co mnie zdziwiło, to jest ich wysoka, nie wiem czy to ma wpływ czy z tą wielozadaniowością, to jest wysoka responsywność. Na przykład najlepszy przedsiębiorca na świecie, Manny Stuhl, czyli Światowy Przedsiębiorca Roku 2016, jest moim, można powiedzieć, przyjacielem. Jak ja do niego e-mail napiszę, to dostaję odpowiedź w ciągu maksymalnie pół godziny, tylko to jest 15 minut. Co mnie bardzo dziwi, jak to działa, jak to u niego w takim wypadku działa z innymi rzeczami. Przecież on ma jakieś zadania, robi spotkania, jakieś tego, na czymś się musi skupić, a mimo to on jest właśnie bardzo responsywny, czyli ta właśnie wielozadaniowość, czy ta zławiel, nie do końca oni ją, unikają nie do końca, mają jakieś wyjątki od tej zasady i na przykład może odbierają tylko od ciebie. Może być. No, jeden właśnie, tak a propos, najlepszy przedsiębiorca z zeszłego roku z kolei, jak się go zapytałem, dlaczego mi tak szybko odpisuje, bo się mnie to dziwiło, to powiedział właśnie dokładnie to, co mówiłeś, bo wiem, że to jest dla ciebie ważne, tak? I dlatego mi, bo ten też w ciągu pół godziny. I to jest ten, który mówiłem wczoraj, że nie ma sekretarki, bo uważa, że sekretarki są niepotrzebne i sobie nie wyobraża, żeby ktoś miał tyle pracy, żeby potrzebował sekretarka. No. On jest miliarderem i ma 200 firm. Tak. No ale teraz, to już pewnie dlatego, że jest zorganizowany, że ma inne struktury. Dokładnie. I co to właśnie złabieli oni, jakby unikają tej wielozadaniowości, mimo tego, że niektórzy z nich mają setki firm, tak? Albo na przykład, to co mówiłem wczoraj, facet ma 14 tysięcy sklepów, tak? Ale to jest odpowiednio... Trudno się zaangażować w pracę w 14 tysiącach sklepów jednocześnie. Tak. No, muszą delegować. Po sekundzie dziennie to podejrzewam, że mu też brakło czasu. Jakby miał sekundę na jeden sklep dziennie. Ale kwestia to w tym, że to jest ułożone w odpowiednich strukturach, czyli oni stosują bardzo dużo eliminacji, po pierwsze, czyli naprawdę zajmują się tym, co ma sens, a nie wszystkim na A jaki jest klucz tej eliminacji? Zaraz ci powiem.
A druga rzecz to jest delegacja. To są właśnie jedno, jak już miliarderskich umiejętności, jest umiejętność skutecznej delegacji, tak? Co eliminują, teraz, co delegują i jak pilnują. I teraz, bo delegowanie to nie jest zrzucenie i zostawienie. Dokładnie. Więc tak. Po pierwsze, na czym się skupiają? Skupiają się po pierwsze na rzeczach, gdzie jest największy wzrost wartości, czy wzrost tego. No bo wiedzą, że z tego można wyciągać. Czyli to jest taki typowy dylemat ludzi w biznesie. Na czym się skupiać? Na tym, co jest tym dobry, czy na swoich mocnych stronach, czy na słabych. Więc miliarderzy skupiają się na swoich mocnych stronach. Tam, gdzie wiedzą, że mogą być naprawdę dobrzy, tam, gdzie mogą jak największy upside mieć. Wzrost, czy zyski, czy korzyści, tak? A nie tam, gdzie mogą stracić. Te rzeczy, które są słabe, to albo eliminują, albo delegują. Znajdują ludzi, którzy są w tym dobrzy, najlepsi i im to przekazują. Tak, i no, to jest to. I właśnie oni się zwykle, a propos zławieli, unikania, zławieli generalnie w biznesie, znajdują rzecz, którą gdzie się dobrze czują, które czują się mocni i na tym się skupiają. A wszystko inne... Na przykład, gdybyś miał, no bo rozmawiałeś z chyba już kilkudziesięcioma miliarderami, czy jest jakiś taki typowy... 25. Czy jest taki typowy wątek, na którym ci ludzie się skupiają? Czy to jest u każdego zupełnie inaczej? To jest kwestia stylu. Niektórzy są, nie wiem, dobrzy... w początkowej fazie, inni bardziej w menedżmencie, inni są bardziej wizjonerami. To jest kwestia już stylu, ale zasadniczo jest tak, że nikt nie jest dobry we wszystkim. I oni sobie zdają z tego sprawę i ważne jest, żeby znać siebie, jakie są moje mocne strony i na tym się skupiać. Okej, czyli można powiedzieć, że w takim procesie zostawania miliarderem ważne jest to, żeby znać swoje mocne strony, umieć oddelegować, tudzież wyeliminować to, co pozostałe, ale jak przypilnować, jak oddelegować i potem przypilnować tego, co jest oddelegowane, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, oddelegowanie to nie jest porzucenie tematu. Jak oni tego pilnują, tych struktur, tych 14 tysięcy sklepów, no na pewno nie jeżdżą tam sami, nie sprawdzają tego wszystkiego sami, to nie jest możliwe. To jest już, jest delegacja, to jest nauka sama w sobie, to jest trochę mamy mało czasu, żeby tutaj otwierać następne. To może będzie następna rozmowa kiedyś o delegowaniu. No właśnie, ja bym proponował, że kiedyś się spotkamy, porozmawiamy pół godziny, godzinę, może na jakiś... To może poprosimy naszych widzów, żeby w komentarzach dali informację, czy chcecie, żebyśmy porozmawiali, nie wiem, o zławieli, o delegowaniu, o tym, jak rozpoznać mocne strony, nie wiem. No właśnie, mamy zasadniczo twoimi konikami jest zławiel. Teoria ograniczeń Bieldreta. Moim swoim zainteresowaniem jest myślenie miliarderów. Zarządzanie projektami, łańcuch krytyczny, no różne tematy. Czyli różne napiszcie, tematy, co na skrzyżowaniu tych tematów mogłoby was zainteresować, trochę wtedy chętnie pogadamy, no bo to są rzeczy, które jakby nas obu interesują i wtedy sensownie możemy wam dać jakąś wartość z tego, informacje, rady i tak dalej. No może ktoś z was też zostanie miliarderem. No, po to robimy, tak? Nie da się ukryć. Dzisiaj jestem tutaj, siedzę z Markiem Kowalczykiem, organizatorem TEDx WSB. Tak, TEDx WSB we Wrocławiu, główny organizator. Czym poza tym się zajmujesz, Marek? Poza tym zajmuję się zarządzaniem projektami w Mandarinie Project Partners oraz wydawaniem książek powieści biznesowych autorów i ograniczeń jako Minbooks. No i prowadzę studia podyplomowe, też zarządzania projektami, też na WSB. W skrócie, Marek jest jednym z najmłodszych ludzi, jakich ostatnio spotkałem, być może jakich spotkałem w swoim życiu. Marek jest jednym z najbardziej z ludzi robiących największe wrażenie na mnie, jako ktoś z niesamowitą wiedzą, ilością, nie wiem, przeczytanych książek i wiedzą, łączącym te wszystkie najróżniejsze dziedziny wiedzy, najróżniejsze aspekty życia i miotającym cytatami z prawej i z lewej.